Dzisiaj, jak Państwo pewnie wiecie, tematem naszego spotkania są dwie wspaniałe sylwetki Juliusza Słowackiego i Józefa Piłsudskiego. Z pozoru odległe od siebie, a jednak, jak myślę, nie trudno będzie Państwa przekonać, bardzo ze sobą wzajemnie związane. Ale wiem przecież, że wydarzenia, które dokonują się teraz wokół nas i dramatycznie zmieniają wciąż sytuację Polski, przyciągają Państwa uwagę. Organizatorzy pytali, czy nie można by zacząć od krótkiego nawiązania do tych wydarzeń. Nie wiem, mam nadzieję, że Państwo mi podarują, jeśli jednak zacznę od takiego krótkiego komentarza do spraw bieżących. Myślę, że nie trudno znaleźć mi pomost między tymi wydarzeniami a tematem dzisiejszym i tym tematem, który nas będzie szczególnie podnosił na duchu w najbliższych tygodniach. Tematem oczywiście kanonizacji Jana Pawła II. Tak się składa, że Juliusz Słowacki, Józef Piłsudski i Karol Wojtyła, Jan Paweł II, wszyscy związani są z jednym miejscem. Przez miejsce wiecznego spoczynku dwaj pierwsi związani są także, jak Państwo doskonale wiecie, z prezydentem Lechem Kaczyńskim. I tym, co te cztery bardzo ważne, wielkie, każdą na swój sposób postaci polskiej historii spaja, jest wśród innych na pewno wątków otwarcie na wschód, na wielkość Polski, która jest związana właśnie z jej misją. Tak się składa, misją skierowaną na wschód. Tak się składa, że przeczytałem wczoraj w tygodniku w sieci bardzo interesujący tekst poety także Jana Polkowskiego, który kończy swój tekst cytatem dającym wiele do myślenia, cytatem z rosyjskiego współczesnego ideologa imperializmu Germana Saudułajewa, tam jest literówka, tam powinno być eł, więc Saudułajew. Ale ważna jest nie szczegółowa wymowa tego nazwiska, tylko treść tego cytatu końcowego. Saudułajew mówi tam, że mówi w odniesieniu do Rosji, porównując ją z Polską, że nie wolno zrezygnować z misji. Rosja nie zrezygnowała, Polska zrezygnowała, to w domyśle, prawda? Nie wolno zrezygnować z misji, tak jak zrobiła to Polska, która dzisiaj jest jak półzdechły pies, którego każdy kopie, kucharka oblewa gorącą wodą i nie ma dla niego żadnej przyszłości. Tak mniej więcej, bo cytuję z pamięci, brzmi ten poruszający cytat. Cytat, który w moim przekonaniu wyraża pewną prawdę. Dlatego warto także go poznać, nie tylko dlatego, żeby oburzyć się słusznie na pogardę w nim zawartą. Ale bez misji, którą rozumieli Juliusz Słowacki i zaszczepił ją w Józefie Piłsudskim, bez misji, którą Juliusz Słowacki zaszczepił w Karolu Wojtyle, bez misji, którą Józef Piłsudski zaszczepił w Lechu Kaczyńskim, Polska nie może być wielka. Rosja ma, ta Rosja Władimira Putina, ma swoją misję, bo misje mogą być różne. Może być misja zła. I taką złą misję na pewno realizuje w sposób otwarty, już nie budzący wątpliwości, Rosja Władimira Putina, czyli Rosja służb specjalnych wywodzących się z totalitarnego systemu, z KGB. Nie dość powtarzać tej prawdy, o której przypominałem w ostatnich kilkunastu latach, kiedy zwłaszcza w ostatnich siedmiu latach mówiono nam, że to normalny partner, a nawet jak się wyraził premier Donald Tusk, nasz człowiek w Moskwie. Nie wiem, czy Władimir Putin jest naszym człowiekiem w Moskwie, w cudzysłowie. Można po tym pytaniu zastanowić się, czy Donald Tusk jest naszym człowiekiem w Polsce.
ale dziś widać, że te fakty, które między innymi ja starałem się uporczywie przypominać w ostatnich latach, proste fakty, policzalne, największe służby specjalne ze wszystkich krajów świata, 350 tysięcy ludzi pracujących etatowo w Federalnej Służbie Bezpieczeństwa. 350 tysięcy. Tej, której stolicą jest Łubianka, plac na Łubiance, stolica NKWD, czeka wcześniej oczywiście, potem KGB. To miejsce, w którym Władimir Putin złożył przecież w czerwcu roku 2000, zaraz po wygranych wyborach w Rosji na prezydenta, meldunek wobec zgromadzonych tam oficerów KGB. Towarzyszy oficerowie, zadanie spełnione, wykonane, przepraszam, przejęliśmy władzę w kraju. I to jest nagrane, pokazywane w filmach, które obrazują karierę Władimira Putina. Nikomu jakoś w Polsce to, znaczy nikomu z władz, nie przeszkadzało w ostatnich latach. Ale nie zatrzymując się dłużej nad tą dysproporcją między faktami znanymi, nad faktami takimi jak choćby zabójstwa, które zlecał Władimir Putin i szczycił się tym, bo przecież szczycił się wprost, otwarcie, tym, że rozkazał zabić prezydenta Czeczenii na uchodźstwie Jandarbijewa, którego dopadli zabójcy z KGB w Katarze. I to także warto przypomnieć, bo przez chwilę stało się to przedmiotem mojego zmartwienia i myślę, że dalej warto mieć w pamięci ten precedens. Jak Władimir Putin wydostał tych zamachowców, którzy zamordowali w biały dzień Jandarbijewa w Katarze. Po prostu, kiedy Katar ich aresztował, Władimir Putin kazał swoim służbom aresztować zapaśników katarskich przebywających akurat na występach w Moskwie. Nastąpiła prosta wymiana, tak. Więc dlatego trochę się martwiłem tym, że odbywają się teraz igrzyska paraolimpijskie w Soczi, ale oczywiście nie zawsze taki modus procedendi następuje. Ale zawsze może nastąpić. Zawsze może nastąpić, ponieważ jest, że tak powiem, na wyposażeniu intelektualnym, moralnym i mentalnym, psychologicznym, może tak powiedzmy, ludzi, którzy są etatowymi pracownikami totalitarnej służby bezpieczeństwa. Oni przecież tego się uczą w szkole swojej, a potem w praktyce zawodowej. Jak zabijać przeciwników, to jest normalna część zawodu. I jak oszukiwać tych, których w danym momencie nie można zabić. To jest po prostu sposób postępowania, który na tylu innych przykładach poznaliśmy, ale zaciskaliśmy oczy. Nie będę już o tym zaciskaniu oczu mówił, zamykaniu oczu na rzeczywistość. Widzimy, jak ona w tej chwili wygląda. Zastanawiamy się, co dalej może zrobić Władimir Putin. I przyznam, że mnie samego te wydarzenia w szybkości, mówię mnie samego, tak jakbym wiedział coś więcej, po prostu no, dlatego, że zajmuję się od kilkunastu lat na tyle, na ile potrafię, sytuacją polityczną w Rosji pod rządami Władimira Putina. Ale mimo, że się zajmuję, nie potrafiłem przewidzieć aż tak szybkiego tempa tych wydarzeń. Sądziłem, że będzie realizowany scenariusz, nazwijmy go tak, abchasko-osetyński w stosunku do Krymu. To znaczy, że Krym ogłosi niepodległość, prawda? I potem zaczną się targi, podważanie Ukrainy od środka przy pomocy tego argumentu, że no, mamy tutaj w ręku Krym i czy kiedyś on wróci do was, czy nie, to zależy od tego, czy będziecie grali tak, jak ja wam zagram. Tymczasem wydaje się, że ten scenariusz, który został wypróbowany na terenie Gruzji, nie jest realizowany, ale jest realizowany otwarcie scenariusz austriacki, scenariusz Anschlussu, no bo przecież już samozwańczy parlament krymski ogłosił jednomyślnie uchwałę o przyłączeniu do Federacji Rosyjskiej. I to jest duża zmiana. Referendum, które odbędzie się lada dzień,
rzecz jasna nie mające nawet pozorów demokracji, no bo przygotowane w ciągu 2 tygodni w warunkach steroryzowania Półwyspu przez wojska niewiadomego pochodzenia. Tak. To referendum wiadomo, jaki będzie miało wynik. Opowie się za przyłączeniem do Federacji Rosyjskiej. I to jest oczywiście scenariusz, którego nie da się, nawet nasza władza, tak przymilna wobec Władimira Putina, nie może zlekceważyć. Bo proszę spojrzeć, co oznacza on w stosunku do Polski. Podpowiedź w tym zakresie można znaleźć w starym tekście dostępnym w Polsce, w kwartalniku Fronda, jeszcze w latach 90. udzielił wywiadu główny ideolog neoimperialnej agresji rosyjskiej, Aleksander Dugin. Zapytany wtedy przez Grzegorza Górnego, przeprowadzającego ten wywiad, kto jest sojusznikiem dla jego Rosji, dla takiej Rosji agresywnej w Polsce? Na kogo by stawiał Dugin w Polsce, realizując program podboju Europy? I Dugin odpowiedział bez wahania, każda mniejszość, wszystkie mniejszości, mogą być seksualne, mogą być mniejszości etniczne, mogą być religijne. Każda mniejszość jest dla nas dobra. Oczywiście z tego nie wolno wyciągać wniosku, że każda mniejszość jest piątą kolumną Władimira Putina. Ale jest taka mniejszość, która otwarcie zdeklarowała swoją nienawiść do Polski. Zdeklarowała ją w liście wysłanym 17 grudnia do ambasadora Federacji Rosyjskiej 17 grudnia ubiegłego roku, czyli niecałe 4 miesiące temu. W liście, w którym poprosiła ambasadora, by ten przekazał władzom Federacji Rosyjskiej prośbę, by nie mylić Śląska z Polską, bo to Związek Narodowości Śląskiej wysłał taki list i żeby władze rosyjskie, które kierują już wtedy, po raz nie wiadomo który zresztą, skierowały swoje rakiety z Kaliningradu na Polskę, żeby nie kierowały ich na Śląsk, bo Śląsk w odróżnieniu od Polski nie jest rusofobiczny, nie jest opętany obsesją przeciwrosyjską. No, list zawiera szereg po prostu niesłychanych, wstrząsających zupełnie dowodów utożsamienia się autorów tego listu z gigantycznym kłamstwem i agresją, jakie reprezentuje Władimir Putin. Z kłamstwem, ponieważ wyrażają te tezy, które powtarza pan Zychowicz, prawda? To znaczy, że tak jak mówi Władimir Putin i pan Zychowicz, Polska chciała napaść na Związek Sowiecki razem z Hitlerem, a zatem słusznie spotkała ją kara w postaci tego, co potem Rosja sowiecka zrobiła z Polską. No ale ważniejszy jest ten wydźwięk polityczny i na to państwu chcę zwrócić uwagę. Otóż to jest strategia Putina w tej chwili, wykorzystać mniejszości, które są gotowe pójść z nim przeciwko krajom, które leżą na szlaku imperialnego podboju. I będzie można objąć opieką mniejszość śląską czy jakąkolwiek inną, która zadeklaruje gotowość do wejścia na tę drogę, żeby podważyć integralność terytorialną, rozbić po prostu kraj, który leży na szlaku takiej ekspansji. Tak było przecież w 1772 roku, kiedy Rosja wkraczała do Rzeczpospolitej pod hasłem obrony oczywiście mniejszości, którą dziś nazwalibyśmy białoruską, i mniejszości religijnej prawosławnej, bo wtedy prawosławnych była nieduża mniejszość w Rzeczpospolitej. Tak było, kiedy Rosja imperialna wkraczała do Gruzji, do wielu innych krajów i tak jest oczywiście, kiedy Rosja, Federacja Rosyjska w ostatnich kilku latach wkracza właśnie do Gruzji znowu w obronie mniejszości abchaskiej i osetyńskiej, kiedy teraz wkracza na teren Ukrainy pod hasłem obrony mniejszości rosyjskiej na Krymie. I ten aspekt radzę jakby zapamiętać, upominać się o ten aspekt, o obecność tego aspektu w świadomości naszych polityków, że to jest sposób postępowania, który Rosja imperialna ma wypróbowany skutecznie. Sposób dla nas śmiertelnie niebezpieczny, bo jeśli jest dla nas jakaś nie gwarancja bezpieczeństwa, ale zwiększenie szansy na przetrwanie tej zawieruchy, w której się znajdujemy, to tworzy ją właśnie względna
jedność etniczna i spójność terytorialna polskiego państwa. Każdy, kto dzisiaj mówi, że to nieszczęście dla Polski, ten sprzyja Władimirowi Putinowi, po prostu. Że nieszczęściem dla Polski jest to, że mieszka w niej miażdżąca większość Polaków. To dobrze. Trudniej nas rozbić. Można nas rozbić wzdłuż linii ideowych podziałów. I to też oczywiście Rosja wielokrotnie wypróbowywała, także na Rzeczpospolitej w wieku XVIII. I to stanowi największy dylemat naszej polityki dzisiejszej w Polsce. Bo mamy słuszne pretensje, bardzo słuszne, do tych, którzy rządzą nami od lat 7 przynajmniej i którzy skierowali politykę wschodnią, nie tylko zresztą, na zupełnie inne tory niż wcześniej. Ku Moskwie, przeciwko Ukrainie. Ale kiedy zastanawiamy się nad tym, jak dzisiaj mamy reagować na zupełnie inny ton przedstawicieli tej władzy, to myślę, że warto przyjąć założenie, jeszcze przez chwilę, może nie mam racji, może się mylę naturalnie, ale warto jeszcze przez chwilę przyjąć założenie ewangeliczne robotników ostatniej godziny. Tych, którzy cofają się z nadkrawędzi jawnej, otwartej zdrady. Sprawdzianem tego, czy cofają się naprawdę, czy są gotowi cofnąć się, jest oczywiście postawa w sprawie katastrofy smoleńskiej. Ponieważ teraz właśnie jest moment, kiedy każda gazeta na świecie, niemal, większość telewizji mówi o braku wiarygodności Władimira Putina, co najmniej, jeśli nie ostrzej, o jego morderczych, totalitarnych zapędach. Teraz właśnie jest moment, żeby wrócić do tej tragedii, żeby zaapelować do Paktu Północnoatlantyckiego, do Stanów Zjednoczonych z żądaniem powrotu do tej sprawy, z żądaniem wykonania zobowiązań sojuszniczych. To jest ten ruch, który władze Polski teraz powinny wykonać, jeśli chcą Polski bronić. To jest ten sprawdzian, mój papierek lakmusowy, powiedziałbym, w odniesieniu do dobrych intencji tej władzy. Jeśli go nie będzie, to znaczy, że jest zostawiona furtka do powrotu do orszaku Władimira Putina. Orszaku, w którym nie ma miejsca dla ludzi uczciwych.